Cześć ciekawcy! Mela Modela to młoda youtuberka, która swoją własną ścieżką i porządnym jak na swój wiek wizerunkiem zdobywa coraz większą liczbę fanów. Co można o niej powiedzieć? Czy wiecie, że za innym kanałem, który możecie znać pod nazwą Planeta Stylu, stoi jej starsza siostra? Ich zasięgi są podobne, jednak młodsza wyprzedza nieco w tej kwestii starszą. Czy w związku z tym rodzi się między nimi jakaś rywalizacja? Kto tu kogo zainspirował do zostania twarzą wirtualnego świata? Co sprawia, że Mela i jej działalność w sieci są dla innych warte uwagi? I co łączy dziewczyny z gwiazdami TikToka, siostrami D-Mailo? Zostańcie z nami do końca, ale wcześniej nie zapomnijcie o subie naszego kanału i włączeniu powiadomień. A jeśli zostawicie łapkę w górę, też będzie nam bardzo miło. Mela Modela to tak naprawdę 14-letnia dziś Amelia Zalewska, która przyszła na świat 25 lutego 2006 roku. Jej kanał powstał dokładnie 1 lipca 2015, a więc właśnie minęło równe 5 lat, odkąd dziewczyna zaczęła udzielać się w sieci. Czy wiecie, że miała wtedy tylko 9 lat i wybierała się do 4 klasy szkoły podstawowej? Jedną z pierwszych serii na jej kanale były daily vlogi i tak zwana książka pod tytułem. To, na co warto zwrócić uwagę, to fakt, że wypowiedzi niespełna 10-letniej wówczas dziewczynki były przemyślane i mądre. Na przykład zapytana o swoje największe 3 marzenia, bez większego zastanowienia wymieniła to, co jest dla niej najważniejsze. Czyli po pierwsze, aby mieć dużą, kochającą się rodzinę, po drugie, aby być zdrowym przez całe życie i nigdy nie musieć stawiać czoła poważnej chorobie, a po trzecie, aby zawsze mieć wokół siebie dobrych ludzi. Przyznajcie szczerze, to dość niecodzienne odpowiedzi w ustach małej dziewczynki, prawda? Jednak starsza dziś Amelia rzadko porusza na swoim kanale tak ważne tematy. Ale jakiś czas temu otworzyła się na swoje różne przemyślenia. Wyznała wtedy, że postanowiła zapisać się na wolontariat. Według niej chodzenie do takich placówek jak domy dziecka czy domy pomocy społecznej jest potrzebne, bo otwiera ludziom oczy na wiele spraw. Jak podkreśliła, dziwi ją to, że edukacja szkolna nie propaguje zajęć, które mogą wpłynąć na rozwój i postrzeganie świata przez młodych ludzi. Tak, aby mogli dowiedzieć się czegoś o życiu, a nie tylko spędzać czas na lekcji i uczyć się z książek czy słuchać regułek. Amelia lubi chłonąć wiedzę, która pokazuje, że życie wcale nie jest tak kolorowe, jakie mogłoby się wydawać, i uważa, że takie doświadczenia zostają w sercu na zawsze. Dziewczyna jest typem obserwatora. Interesuje ją to, co dzieje się dookoła. Zauważa, że zmienia się świat, a ludzie zapominają o prawdziwych wartościach. Zalewska zdaje sobie sprawę, że wiele osób może ją różnie postrzegać z racji jej kariery w sieci. Ona jednak zapewnia, że to wszystko nie zatraca w niej wartości. Ma bowiem swoją drogę w życiu, którą zamierza się kierować. Dziś Mela na swoim kanale skupia blisko 400 tysięcy stałych widzów. Jednak czy wiecie, że to wszystko stało się przypadkiem? Jak zdradziła Zalewska, jej konto na YouTubie powstało pewnego dnia podczas wakacyjnej nudy. Jej o 4 lata starsza siostra Julia namówiła ją do nagrania filmu, który wylądował w sieci. Mela wyznała, że nie wierzyła w powodzenie i mówiła siostrze, że to nie ma sensu. A jednak trafiła do grona odbiorców, których liczba ciągle się powiększała. Jako ciekawostkę dodamy, że zanim mała Amelia zadebiutowała w sieci, tworzyła własne filmiki, które uwieczniały jej zmagania w kuchni. 14-latka jest skromną, ułożoną nastolatką i dorosłą jak na swój wiek. Zawsze podkreślała, jak bardzo wdzięczna jest każdej osobie, która darzy ją sympatią, i powtarza, że to dzięki fanom może nieustannie rozwijać swoją pasję. A tak w ogóle, sprawdźcie później nasz kanał dla ciekawskich shopping, gdzie czeka na Was odcinek super okazjami zakupowymi inspirowanymi stylem Meli Modeli. Amelia coraz lepiej radzi sobie nie tylko w budowaniu swojego wizerunku w sieci, ale również zaczyna dzięki niemu wiele zyskiwać. Od jakiegoś czasu może liczyć na różne ciekawe współprace. Niedawno została twarzą marki Young Stars Wear, a w 2018 roku dubbingowała na przykład jedną z ważniejszych postaci w filmie Zegar Czarnoksiężnika. Co ciekawe, głosów tej produkcji użyczyła także jej siostra. No właśnie, przejdźmy do niej. Jak wspomnieliśmy na wstępie, Julia prowadzi swój kanał Planeta Stylu. Co ciekawe, to wcale nie starsza Zalewska i jej kariera zachęciły młodszą do spróbowania swoich sił. Było zupełnie na odwrót. Gdy Meli rozpoznawalność rosła, fani często dopytywali, kiedy Julia postanowi założyć swój kanał. A ona musiała nieco dojrzeć do tej decyzji. Sama w sieci zadebiutowała ponad pół roku później. Jak wyznała, Mela ją zainspirowała, przetarła szlaki i zaraziła swoją pasją. I tak jej kanał również szybko zyskał swoich odbiorców. Ich historia przypomina losy jednych z najpopularniejszych gwiazd TikToka, czyli Charlie i Dixie D'Amelio. W ich przypadku, gdy młodsza sióstr zaczęła zyskiwać miliony fanów, do gry przyłączyła się o kilka lat starsza Dixie. A 18-letnia dziś Julia, tegoroczna maturzystka, ma obecnie blisko 330 tysięcy subskrypcji. I trzeba przyznać, że nastolatka ma naprawdę dobry gust, bo Planeta Stylu jest bardzo stylowa. Znajdziemy tam sporo vlogów, pogadanego o kosmetykach, pielęgnacji i wielu innych kobiecych sprawach. Siostry nie rywalizują ze sobą, mają w sobie wielkie oparcie. Zarówno jeśli chodzi o świat internetu, jak i ten realny. Jak wyznała Mela, ma naprawdę wielkie szczęście będąc siostrą Julki i cieszy się, że różnica wieku nie wpływa na ich relacje. A wracając do bohaterki naszego dzisiejszego odcinka, młoda youtuberka nie ukrywa, że pomimo poczucia szczęścia i spełnienia, czasami ma ochotę na chwilę oderwać się od rzeczywistości i być z dala od internetu. Amelia ma swoje pasje, przede wszystkim od dzieciństwa uwielbia gotować i piec. Jej kuchenne eksperymenty często można zobaczyć w materiałach, które umieszcza w sieci.
Chwali się także pięknie udekorowanymi tortami, które tworzy na różne, ważne zazwyczaj okazje rodzinne. 14-latka, podobnie jak jej siostra, ma również świetne wyczucie stylu. Publikowane przez nią zdjęcia na Instagramie, które obserwuje ponad 400 tysięcy osób, nawet te w codziennych kreacjach naprawdę zasługują na uwagę. Mela, w odróżnieniu od praktycznie wszystkich innych influencerów w jej wieku, długo nie udzielała się na TikToku. W zasadzie zdecydowała się założyć konto w tej aplikacji dopiero w marcu tego roku podczas kwarantanny. Mimo rozpoznawalności w sieci, to także zwykła dziewczyna, która chodzi do szkoły, uczy się i ma przyjaciół. Z publicznych osób, których darzy sympatią, wymieniła Julię Wieniawę, ponieważ uważa, że z racji swojej wszechstronności i pracowitości jest warta naśladowania. Amelia uwielbia psy i koty, ma też swoją gromadkę czworonogów, bez których, jak wyznała, nie wyobraża sobie życia. Mela lubi także oglądać filmy i czytać książki. Wrażeniami związanymi z produkcjami i opowieściami pisanymi często dzieli się ze swoimi fanami i poleca im to, co jej przypadło do gustu. Na jej kanale dużą popularnością oprócz vlogów cieszy się również seria Back to School i inne wyznania. A wy, ciekawscy, znacie i lubicie Melę modelę? A może wolicie oglądać filmy z kanału jej siostry, Julii? Jak myślicie, czy dziewczyny mają szansę na wielką influencerską karierę w przyszłości? Dajcie znać, bo my czekamy na wasze komentarze. Nie zapomnijcie też o zostawieniu lajka i suba, a jeśli podobał się wam ten odcinek, podajcie go dalej. Do usłyszenia, cześć!